Przeglądając ostatnio Airbnb szukałem taniego noclegu, ale takiego naprawdę taniego, a wszystkie kosztowały w granicach 50 zł za noc. To znacznie więcej niż pozwalał na to mój budżet. Aż w końcu znalazłem to ogłoszenie. 4 zł za noc. To jest niższa cena niż za paczkę chipsów. Co można dostać za tak mało pieniędzy? Może zastanawiasz się, jak wygląda najtańszy hotel na świecie? Albo gdzie się znajduje? Albo dlaczego jestem taki przystojny? Coś strzeliło właśnie. Spoko, najwyżej się zatrzasnął i nie wejdę do środka. Nie no, ale serio, wyobraź sobie w ogóle, jak może wyglądać to miejsce i dlaczego kosztuje tak mało. A opinie są podejrzanie pozytywne. W wozie dawno nie było sprzątane i brzydko pachnie. Zostaliśmy pościel po prawdopodobnie poprzednich gościach. Ta kobieta nie wie, jak czytać, ponieważ ma w opisie tylko chatę pasterską, a także narzeka, że nie została świeżo zrobiona. No dobra. 2 razy wózek na śmieci powoli jeździł po wzgórzu bok przyczepy, więc pomyśl o nim jako samotnej kobiecie. W całym miejscu znajdują się myszy i ich ekskluzywne odchody. W zimne noce będziesz rozkoszować się spokojem i pęknięciem kuchenek. Okej, czyli wychodzi na to, że to miejsce jest po prostu nawiedzone i bardzo dziwne, dlatego jest tak tanio. Bez zastanowienia postanowiłem tam pojechać, wydając na bilety 20 razy więcej niż na sam nocleg. Ale wróćmy jeszcze do samej podróży, bo nie należała do najłatwiejszych. Jestem już w Czechach, czekam na jeszcze jedną przysiadkę i nie mam zasięgu. Teraz zaczyna się prawdziwy survival. Ten czeski wcale nie wygląda tak podobnie do polskiego. Zrozumiałem, że tu sprzedają miód tylko przez tego misia. Z napisów to ja nic nie ogarniam, a nocleg będę miał na jeszcze większym wygwizdowiu, także... no... Okazuje się, że nie jest wcale łatwo znaleźć ten domek, bo już 7 osoby pytałem i dwie niby wiedziały, no i idę w innym kierunku, a reszta nie ma pojęcia. Idę pewną drogą koło torów. Nie wiem, czy to rozsądne. Potrącone zwierzę. I to nie małe. Większe ode mnie. To czemu mi by się miało nic nie stać? Fajnie. Naprawdę fajnie. Ktoś w końcu przejedzie. Stwierdziłem, że pójdę jednak na piechotę, bo nic nie jechało. Nagle ruszył sznur aut. Niesamowite, naprawdę. Życie jest cudowne. Wlazłem stamtąd, a jeszcze jest tu góra. A najlepsze jest to, że ja nie wiem wcale, czy to tędy. Więc jak się okaże, że... jakaś pani mnie w końcu nakierowała, od razu wiedziała, gdzie mam iść. Jest to w zupełnie innym miejscu, niż ja bym w ogóle szukał, bo miałem screen zrobiony, nie wiem czemu, w jakimś innym miejscu. Jednak da się dogadać. Polski, czeski, podobne języki. To się okazuje naprawdę daleko, a ja jestem nigdzie. Dało mi to dodatkową godzinę chodzenia. Boże, ja chcę to znaleźć, matko jedyna. Jest! Widzę na własne oczy. Trzeba się tam jeszcze wdrapać. Tak, znowu to robię. Jeszcze raz będę tędy wchodził, tylko po to, żeby to nagrać. Możesz zostawić łapkę w górę. Bym wiedział, że było to tego warte. I jeszcze możesz napisać komentarz, że było to warte. Ojej, się wyłbie zamknąć. Nie, no nie. Ruchome schody. Tutaj powinny być. No. Najtańszy hotel na świecie. 4 zł za nocleg. Dobra, idę do środka. Nie wiem, co ja robię. Jeszcze muszę znaleźć klucz. Gdzie to niby jest? Jest! Ej! Zatrzasnąłem drzwi. najważniejsze, co trzeba sprawdzić, to sprawdzić, czy ten pokój, ta przyczepa, czy to miejsce może być faktycznie nazywane pokojem hotelowym, czy pełni takie same funkcje. Jedna z ważniejszych spraw, czyli prywatna łazienka. Zawsze się bałem takich toalet i niestety nie przełamię swojego lęku. Nie tym razem. No, jedzenie tutaj jest. Ja go niestety nie będę próbował, bo niektóre z tych rzeczy powinny być w lodówce. Ja cię kręcę, tu jest wszystko. Serio? Co to są za rzeczy w ogóle? To pewnie raczej nie wiem. No też słodkie. Przez to, że nadal nie mam w ogóle zasięgu, ani jednej kreski, to nie będę mógł również nic zamówić. Chciałem spróbować coś tutaj zamówić, zobaczyć, czy to w ogóle możliwe. Dlatego będę zmuszony zjeść to, co ze sobą zabrałem. 2 bułki i kabanosy. To jest wszystko, co dzisiaj mogę zjeść. Tak swoją drogą, to z tej okazji, że jestem tutaj w górach, wziąłem ze sobą specjalną rzecz właśnie na tą okazję, że jestem tu w górach. Klapki i skiety harnasia, czaisz? Te klapki zajęły mi tyle miejsca w plecaku, że na spokojnie mógłbym wziąć więcej jedzenia i nie być głodny. Ale chciałem się tylko pochwalić, że wygrałem. Poza prywatną łazienką i szwedzkim stołem ważna jest jeszcze rozrywka. W wielu hotelach możemy znaleźć spa, baseny, tego typu rzeczy. Tutaj nie jest gorzej, bo są paletki do Paddingtona, do innego tenisa. Wow, jaki pająk tam jest. Czy mogę prosić o ciszę? Cicho. Czy możesz się uciszyć? No i można? Pomimo tego, że te świerszcze ciągle hałasują, to jest tu naprawdę cicho. Czasami tylko przyjedzie jakieś auto. Moja podróż sama tutaj, żeby się tu dostać, trwała tyle samo, ile w ogóle będę tutaj czasu, z czego znaczną większość będę spał. A nic nie szkodzi, bo mam ekstra klapki. W samym domku w ogóle nie ma prądu. I co? Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Przez to, że nie ma prądu, nie ma też światła. Lampki, które są w środku na baterię, mało światła dają. No, niewiele. Nie ma również Wi-Fi. Jeśli tu przyjedziecie, to musicie się oddać naturze. Znaczy nie musicie, ale no. Ciekawe, jak tu jest ze zwierzętami, bo już któryś raz słyszę jakieś łamane gałęzie. Trochę wam powiem, że w takiej samotności, aż bardzo, gdzie nie otacza mnie nic, no to aż troszeczkę mogą ciarki przejść. Na szczęście w horrorach zawsze to musiała być jakaś grupka ludzi, a jestem sam, więc... Może rozgryzę instrukcję, jak odpalić kominek. Po przychodu prosim wzdy na noc sam wtedy prygdy. Kurde, ja nie umiem używać tych kominków, ale chyba to nic trudnego. Oj. Ty, bo ja się tu zaczadzę. Zapomniałem, że to dym. Muszę otworzyć okno normalnie. Co tam się dzieje? Oj, oj, oj. Pościeliłem sobie łóżko z tych dostępnych tu w szafie pościeli. Nie będę kłamał, raczej się wystraszę, jak coś usłyszę, bo jest tu naprawdę cicho. Nie rozumiem wszystkiego i tak. Za dzieciaka zawsze, jak jechałem gdzieś z rodzicami, patrzyłem. O, przyłapaliście mnie na wieczornym oglądaniu mojego własnego filmu, bo nie mam internetu. I jedyny film, jaki mam na tym laptopie, to jest mój film 1. 6:30 godzina. Spanko było wygodne. Chyba się wyspałem, nie wiem. Co prawda czasami coś słyszałem, ale były to takie jednorazowe dźwięki, jak coś czasami zatrzeszczy. Tak swoją drogą to w ogóle nie zauważyłem tego wcześniej, ale leżało piwo pod schodami, nieotwarte, ale zostałem wychowany tak, że takich rzeczy nie biorę, sorry.